poddany. Widzisz mnie przecież po raz pierwszy. W jaki więc sposób mogłeś mnie rozpoznać? Zbliż się, żebym cię lepiej widział. Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla. Zakazuje ci ziewać. Nie mogę się powstrzymać, odbyłem długą podróż i nie spałem. Wobec tego rozkazuję ci ziewać. Od lat nie widziałem ziewający. Zaciekawia mnie ziewanie. To mnie onieśmiela, nie mogę więcej. Wobec tego rozkazuję ci to ziewać, to jeżeli rozkażę generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego rozkazu, to nie będzie wina generała, to będzie moja wina. Czy mogę siąść? Rozkazuję ci siąść. Najjaśniejszy panie, proszę wybaczyć mi moje pytania. Rozkazuję ci pytać. Najjaśniejszy panie, kim najjaśniejszy pan rządzi? Wszystkim. Wszystkim? Tym wszystkim? Tym wszystkim! A gwiazdy? Gwiazdy najjaśniejszego pana słuchają? Owszem, słuchają natychmiast. Nie znoszę nieposłuszeństwa! No gdybym miał taką władzę, mógłbym jednego dnia widzieć nie 43, ale 72. Nawet 100, 200 zachodów słońca. Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę, proszę mi zrobić przyjemność. Proszę rozkazać słońcu, żeby zaszło. Jeżeli rozkaże generałowi, aby jak motyl przeleciał z kwiatka na kwiatek, albo rozkaże nam napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego rozkazu, kto z nas nie będzie miał racji? Ja czy on? Jego królewska mość. Słusznie. Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. Jeżeli rozkażesz swojemu ludowi rzucić się w morze, lud się zbuntuje, ja mam prawo żądać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne. Więc jak jest z moim zachodem słońca? Będziesz miał swój zachód słońca. Zarządzę go. Lecz mądrości rządzenia zaczekam, aż warunki będą przychylne. To kiedy to będzie? To będzie dziś, wieczorem. O 19:40. Zobaczysz, jaki mam posłuch. Nie mam tu nic do roboty, odejdę. Nie odchodź. Nie odchodź. Mianuję cię ministrem. Ministrem czego? Ministrem sprawiedliwości. Ale tu nie ma kogo sądzić. Nie wiadomo. Nie zwiedziłem jeszcze mojego królestwa. Jestem bardzo stary. Nie mam miejsca na karoce, a chodzenie mnie męczy. Ale ja już widziałem i tam także nikogo nie ma. Wobec tego będziesz sam siebie sądził. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeżeli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry. Ja mogę się sądzić byle gdzie. Nie ma potrzeby, abym mieszkał tutaj. Wydaje mi się, że gdzieś w moim królestwie jest stary szczur. Słyszę go nocą. Będziesz mógł od czasu do czasu sądzić tego szczura. Będziesz mógł skazywać go na śmierć. Jego życie będzie zależało wyłącznie od twojej sprawiedliwości. Lecz za każdym razem ułaskawisz go, aby go oszczędzić, bowiem jest tylko jeden. Nie lubię skazywać na śmierć. I już odchodzę. Nie odchodź! A jeżeli wasza królewska mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast, proszę mi dać jakiś rozsądny rozkaz. Na przykład niech mi wasza królewska mość rozkaże odejść stąd przed upływem jednej minuty. Zdaje mi się, że okoliczności są sprzyjające. Mianuję cię! Mianuję cię! Moim